7:49, poranek wnet trwa, no to już teraz mamy połączenie ze studiem Szanka. Jest z nami pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i zaczynamy od relacji chińsko-afrykańskich. Forum Współpracy Chiny-Afryka. Od wczoraj przywódcy afrykańskich państw zjeżdżają się właśnie do stolicy Chin. Proszę powiedzieć, jak obecnie wyglądają te relacje gospodarcze, jak wyglądają chińskie inwestycje w Afryce? No tak, to jest bardzo istotne wydarzenie, bo ono świadczy o wielu różnych takich aspektach, które może z punktu widzenia Europy się nie zauważa. Po pierwsze dlatego, że to co 3 lata odbywa się takie forum i to wszystkich państw afrykańskich. Bo ciekawostką jest tego, że ta inicjatywa współpracy z Afryką obejmuje cały kontynent. Nie to, że wybrane kraje, wschód, zachód, czy tam północ, wszystkie kraje. Stąd być może dlatego to się nazywa tutaj w mediach, to będzie tydzień afrykański w Chinach. Bowiem no, zobaczymy jeszcze, czy wszyscy przywódcy 53 krajów przylecą. Chociaż no, nie sądzę, żeby wszyscy przylecieli, ale na pewno większość z nich będzie. Bowiem świadczy to najlepiej o tym to, że Chiny są zaangażowane w Afrykę i ta cała ich strategia już od 20 lat. To nie tylko kwestia teraz aktualnego prezydenta i sekretarza generalnego Xi Jinpinga, ale to się dzieje już od ponad 20 lat. Więc oczywiście to za jego kadencji przyspieszyło, znacznie przyspieszyło. A jakie są te chińskie interesy? Dlaczego Chinom tak bardzo zależy na Afryce? Po pierwsze, upatruję w tym tworzenie chińskiego modelu rozwoju gospodarczego. Dlaczego tak to określam? Dlatego, że Chiny to, co zrobiły u siebie, czyli zaczęły od infrastruktury, drogi, koleje, porty, lotniska i to samo robią w Afryce. Znaczy chcą teraz zmienić ten model, no ale to są inwestycje oczywiście bardzo kosztochłonne. I drugim aspektem jest to, że Afryka jest przecież ma bardzo duże zasoby bogactw mineralnych. A szczególnie teraz, to nie tylko, że ropa, Nigeria, Angola na przykład, ale przecież są też inne kraje, które mają bardzo znaczące złoże, jak chociażby Kongo Litu, czyli jednego z tych pierwiastków ziem rzadkich niezbędnych dla elektromobilności w ogóle. Więc jest to więc od tej strony, nazwijmy to, zaopatrzeniowo-surowcowej, żeby napędzać chińską gospodarkę, bardzo istotne partnerstwo i kontynent. No i z trzeciej strony Chińczycy tworzą sobie rynek. Nie oszukujmy się, chińskie partnerstwo jest bardzo biznesowe. Tworzą sobie rynek zbytu, rynek dla swoich towarów. A wiadomo, że rynki europejskie czy amerykańskie w taki czy inny sposób się zamykają, więc te rynki właśnie w postaci Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki właśnie są dla nich na pewno przyszłościowe. Niektórzy nawet twierdzą tak, że no, Chiny są obecnie, jak to się określa popularnie, fabryką świata, ale że właśnie Afryka będzie kolejną fabryką świata w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Natomiast to, co jest istotne, to jest oczywiście to, co boli też i kraje afrykańskie, to jest oczywiście zadłużenie, no bo Chińczycy w ciągu 20 lat zainwestowali blisko 200 miliardów dolarów. W postaci oczywiście różnej, ale głównie też to są na te właśnie projekty inwestycyjne środki przeznaczone. Dlatego pod tym względem Afryka jest nie do odbicia przez Stany Zjednoczone czy Unię Europejską, bo nie są w stanie przeznaczyć tak dużej ilości środków, oczywiście nawet rozłożonych w czasie. No ale proszę sobie wyobrazić właśnie to rozłożenie w czasie. Kiedy na ostatnim forum chińsko-afrykańskim to na 3 lata Chiny przeznaczyły 40 milionów dolarów. To są kwoty naprawdę ogromnie duże. Więc pod tym względem to zobaczymy, jakie deklaracje przyniesie to forum, bo ono się odbędzie od jutra do 6 września. I wtedy zobaczymy, chociaż wiadomo już, że Chiny będą chciały, to sygnalizowały już, będą chciały bardziej skupić się nie na projektach tych kapitałochłonnych, z którymi no, teraz też musi się borykać i negocjować kwestie długów i kredytów, ale również na takich projektach bardziej, jak to określa te teraz, prospołecznościowych,
czyli szkoły, szpitale, no i na projektach zielonej transformacji. Słoneczne, baterie słoneczne, elektrownie słoneczne, wiatrowe i inne tego typu przedsięwzięcia. No i oczywiście chcą też i transfer technologii. Czyli powoli chcą odejść od takich bardzo, bardzo obrazowych i dużych inwestycji na rzecz bardziej takich właśnie już bardziej proprodukcyjnych. Zresztą na to i kraje afrykańskie naciskały, że owszem, drogi to już prawie mają, ale potrzeba teraz, żeby ludzie mieli pracę i produkcja. Zwrócił pan także uwagę w tematach podesłanych wcześniej do redakcji na relacje chińsko-ukraińskie, także na ich wpływ na obecną ofensywę w Kursku. No to podsumujmy. To mnie trochę tak też, no temat Ukrainy, ale to też i z rodzinnych innych, bardzo mnie tak emocjonuje. I no, dlatego proszę mnie wybaczyć, ale nawet i Chiny patrzą na te sprawy z troszeczkę innego punktu widzenia, niż to się w Polsce przyjmuje. To wynika z tego, że po pierwsze, no, był tutaj minister Kułęba w lipcu i wydawało się, że już Chiny z Ukrainą dogadają się co do ewentualnych rozmów pokojowych. Prezydent Zeleński mówił o rozmowach pokojowych, więc to wszystko Chinom się wydawało i grało ekspertów chińskich opinię, no, że w zasadzie lada moment, a to Chiny zorganizują właśnie taką konferencję. Tymczasem ofensywa kurska, że tak ją określę, sprawiła, że to się zupełnie zmieniło. Temat Ukrainy spadł w ogóle z mediów, przestało w ogóle się informować, co tam się dzieje, jak to się dzieje. Na początku ofensywy kurskiej były tylko i wyłącznie informacje, bym powiedział, no, z rosyjskiej strony, czyli że ukraińska rakieta trafiła w dom, że właśnie tu zostało uszkodzone struktura cywilna. Natomiast politycznie jest to o tyle istotne, że Chińczycy uważali, że już mają 110 krajów, które popierają ich inicjatywę pokojową, czyli rozmów bezpośrednich Ukraina-Rosja plus zawieszenie broni, pomoc humanitarna, nieatakowanie obiektów elektrowni atomowych i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko nagle się odwróciło, bo zarówno rzecznik, zarówno ten przedstawiciel chiński, pan Liu He, do spraw właśnie euroazjatyckich, no ale on jest wyznaczony do właśnie prowadzić te dyplomatyczne misje. Na konferencji prasowej właśnie, która się odbyła w końcu sierpnia, wręcz skrytykował tą całą akcję Ukrainy, wręcz skrytykował, nie wymieniając, to też takie chińskie, że nie wymienił Ukrainy z nazwy, ale że to jest zaostrzanie, że to jest zaostrzenie konfliktu i że to nie prowadzi do niczego. I to jest taka sytuacja, tu jak tutejsi eksperci mówią, że wręcz to jest na rękę Putinowi, bo on może teraz ten konflikt przedłużać. Ma wymówkę, żeby nie usiąść do stołu. Ma wymówkę taką właśnie w postaci tego. A jest to argument dość taki silny. Stąd właśnie te relacje, wydawałoby się, że między Chinami a Ukrainą, że dojdą już do jakiegoś większej komunikacji, o może tak powiedzmy, bo one zawsze były. Chiny zawsze były największym partnerem handlowym Ukrainy od samego początku, do wybuchu oczywiście wojny. Ale w tej chwili sytuacja jest taka, że to wróciło do takiego znów zawieszenia. Bo już nie ma mowy o wizycie ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi w Kijowie. Już w tej chwili znów to utknęło. Więc dlatego właśnie uważamy, że uważają tutaj w Chinach, że ten ruch z Kurskiem, no, znów powrócił z chińskiego punktu widzenia do sytuacji, jaka była sprzed. To jeszcze na zakończenie mamy minutkę, więc nie wiem, czy uda się coś powiedzieć o Wietnamie i o Chinach. Wspomniał pan o pierwszej takiej zagranicznej wizycie, no to proszę. To jest ogromnie ciekawe i interesujące, bo z punktu widzenia zachodniego i prasy, i mediów, jakie miałem możliwość też przeczytać, to zawsze była taka kwestia balansu, czy Wietnam pójdzie w stronę bardziej Ameryki, no bo przecież Biden był w Wietnamie, bo przecież premier Japonii był w Wietnamie. No ale ta wizyta nowego, bo to jest nowy prezydent, nowy i sekretarz generalny Wietnamskiej Partii Komunistycznej, że on po prostu
postawił wszystko jednak to wyraźnie ich w stronę Chin. Wizyta mimo, że w Chinach, bo tego nie powiedzieliśmy, tak? Chodzi o wizytę w Chinach. W Chinach. Wizytę w Chinach bardzo był, ojejku, był tak goszczony, że ojejku. Natomiast jedno, co jest istotne, że zawarł 14 umów handlowych gospodarczych. W tym, co dla Wietnamu jest ogromnie ważne, bo wiadomo, to już rzeczywiście na samo zakończenie I na samo zakończenie, tutaj na razie straciliśmy kontakt z panem Andrzejem Zawadzkim Liangiem, ale zapewne chciał powiedzieć na samo zakończenie, że ilość tych podpisanych umów ma ogromne znaczenie regionalne, bo to może nie zostało odnotowane gdzieś przez zagraniczne media, ale na pewno znaczenie regionalne i taka wymowa z tego spotkania do nas płynie. Ostatnie słówka, panie Andrzeju. Dokładnie. Także to jest wyraźnie widać, że jednak Wietnam będzie bardziej współpracował z Chinami, swoim sąsiadem, niż z właśnie ze Stanami czy Japonią. Czyli Wietnam idzie bardziej na lewo niż w stronę zachodu, powiedział gospodarz studia Shanghai, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również, kłaniam się, przepraszam, że rozgadałem się. Wszystko bardzo, bardzo dobrze, dziękujemy, drodzy państwo, punktualnie godzina 8:00, a nie po mojej lewej, a po mojej prawej stronie jest Jakub Duszak, to oznacza, że już najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet.